Cześć, tu Ernest! Dzisiaj o 14 bez żadnej zapowiedzi, bez żadnego pobierania i bez żadnych patchnotesów do gry wyszła aktualizacja. Wprowadziła ona na pole bitwy Harpun. Harpun występuje w klasie niebieskiej, więc nie jest taki super rzadki. Sam Harpun może wam przypominać chwytak Batmana albo Przysysaki. Ale uwaga, ta broń przyciąga przeciwników do nas! Zobaczcie sami! Nowy Harpun działa tak, że przyciąga do nas trafionego przeciwnika, a do tego zadaje aż 75 punktów obrażeń. To są bardzo wysokie obrażenia. Harpun niszczy też budowle, ale co każde trafienie budowli lub przeciwnika, tracimy jedno życie, z w sumie 10, które ma każdy nieużywany harpun. Do tego musimy mieć ten ułamek sekundy i dobrą celność, aby sam harpun w ogóle trafił w przeciwnika. Musimy odpowiednio celować, względnie do ruchu i odległości od naszego przeciwnika. Harpun nie przyciąga naszych przeciwników, jeśli uderzenie od razu go zlikwiduje. W takim przypadku możemy przyciągnąć przedmioty naszej ofiary. Harpun ładnie zbiera garść przedmiotów i przyciąga je do nas, nie wykorzystując przy tym użyć. Wracając do graczy, to harpunem możemy dosłownie wyrzucić kogoś z pojazdu, przyciągając ich do siebie. Możemy także przyciągnąć do siebie gracza, gdy używa on lotni. W tym przypadku jego lotnia się wyłącza. A wracając do przedmiotów, to harpunem możemy też łowić. Jeśli trafimy w punkt do łowienia, to wypadną nam przedmioty. Poza tym wyłączony został event koszmarów czar. Zombiaki już się nie pojawiają na wyspie, ani nie wypadają z różnych rzeczy. A tryby halloweenowe, jak i wyzwania do tych trybów, też już zostały wyłączone. Cała wyspa jest teraz z powrotem jasna i kolorowa. Na koniec ciekawostka. Na oficjalnej chińskiej stronie Fortnite jest zapowiedź, że do gry powrócą tryby starcie na żarcie oraz tryb ucieczka. To by oznaczało, że powróciłyby też wyzwania trybu ucieczki. Trzymam kciuki za to, że ten tryb powróci. Był niezły i niestety nie udało mi się odblokować do końca diamentowej lamy za wyzwania. Powrót trybu starcie na żarcie za to może oznaczać, że do sklepu w końcu wejdzie Pan Pierożek, ponieważ z plików gry wiemy, że Pan Pierożek ma być jedną z maskotek w nowej edycji tego trybu. No i to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.